Witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Józef Wyciska. Gościem Polskiego Radia Katowice jest dzisiaj marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Witamy Pana bardzo serdecznie, Panie Marszałku. Dzień dobry. Panie Marszałku, tak, nie wiem, gwoli kronikarskiego obowiązku powiedzmy, że doszło do zmian personalnych w zarządzie województwa. Przypomnijmy, do jakich zmian i dlaczego? Zmiany personalne są czymś naturalnym. No, nic nie trwa wiecznie, nikt na danym stanowisku nie pracuje wiecznie. Wiem, że kiedyś też mnie dotkną takie zmiany. Ja bym powiedział tak, rekonstrukcja mała gabinetu, zmiana na stanowisku wicemarszałka, odeszła pani marszałek Aleksandra Skowronek, pozyskałem do współpracy pana Michała Gramatykę, doktora nauk prawnych, wieloletniego samorządowca, wiceprezydenta Tychów, prezesa spółek państwowych. Także osoba doświadczona, myślę, że będzie wsparciem, a pani marszałek też w kręgu jakby pracy Urzędu Marszałkowskiego pozostaje. Panie marszałku, tak nawiązując do ostatniej sesji Sejmiku Województwa, można by porozmawiać o podziale nadwyżki budżetowej. Już sam fakt, że ona istnieje, czy że się pojawiła, to jest dobra wiadomość, ale ile tego było i na co poszło? Różnie można taką nadwyżkę traktować. To jest coś, co nie zostało skonsumowane w zeszłym roku i zostało jako wolne środki do wydania w tym. Ale tak jest, są zbudowane budżety samorządów, tak są zbudowany system jakby prawny, finansowy w Polsce, że tak jest, że zawsze jest takie dogrywka, bym powiedział, budżetowa w okolicach marca, gdzie dzieli się wolne środki. No największe potrzeby województwa w tym roku i na to poszły głównie środki, to drogi wojewódzkie, to ciągle jest sfera niedofinansowana. Staramy się o środki europejskie na drogi wojewódzkie i to potrzebne było jako wkład własny do tych projektów europejskich i to około 20 milionów złotych na to przeznaczyliśmy i prawie 20 milionów na wzmocnienie działalności w obszarze kultury szeroko rozumianej. Mamy 19 instytucji kultury. Poprzednie lata to było dość duże inwestowanie w cudzysłowie w mury, chociażby budowa Muzeum Śląskiego pochłaniała bardzo duże środki. Myślę, że już nadszedł czas, żeby zacząć jakby finansować tą działalność artystyczną. Myślę, że przeznaczymy znaczną część tych środków na nowe premiery, nowe wydarzenia, a także z ciekawostek powiem, 200 tysięcy przeznaczamy na rekonstrukcję filmów o Śląsku, filmów Kazimierza Kuca. Doszły do nas sygnały, że mogą one bezpowrotnie ulec degradacji. Chcemy z tego zrobić kopię cyfrową i stąd dokładamy się do państwowych instytucji, żeby jakby wzmocnić tę potrzebę archiwizacji tych filmów, żeby już zostały, żeby nie zostały bezpowrotnie zniszczone. I co no, ale ciekawego, też, żeby zyskały nowy blask. Tak, prawda? Tak, oczywiście, oczywiście. I też, co ciekawe, w tym roku co 5 lat wielki konkurs dyrygencki w Katowicach, w Filharmonii Śląskiej, konkurs Fittenberga. To coś w świadku muzyki poważnej, dyrygentów traktowane na równi, bym powiedział, jak w świetle grających na fortepianie z konkursem chopinowskim. Panie marszałku, ale tak, wydawało mi się, że w czasie tej ostatniej sesji sejmiku powinien być także podjęty temat smogu, czy powinna być przyjęta uchwała antysmogowa. Takie były wcześniej pańskie zapowiedzi, że do końca tego miesiąca ta kwestia się pojawi, ale się nie pojawiła. Tak, dokładnie brakło nam, bo sesja była teraz w poniedziałek, gdzie mogliśmy o tym ewentualnie debatować. Brakło nam 5 dni. Dzisiaj spotykam się z zespołem, przedyskutujemy sprawę. Prawdopodobnie, a dzisiaj chyba to ogłosimy, proszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej zaraz początkiem kwietnia, żeby ten temat jak najszybciej zamknąć, bo sprawa ważna. Za chwilę robi się coraz cieplej i przestaniemy o tym smogu myśleć. O smogu. A cała siłą smog wróci na pewno na jesień i chcemy zdążyć, żeby wszystkie regulacje weszły przed najbliższym sezonem grzewczym. Panie marszałku, od czerwca ubiegłego roku trwa w Urzędzie Marszałkowskim kontrola CBA i powiedzmy szczerze, że niedawno weszła w zupełnie nową fazę, czyli napisano protokół wreszcie, tak? Tak, już powiem tak, już nie trwa. Po 9 miesiącach agenci CBA wyszli z urzędu i właśnie zostawili protokół. No ale skoro pan nie podpisał protokołu, to formalnie jeszcze trwa. Do czwartku mam termin na podpisanie protokołu.
Dość krótki czas, to ustawowy czas, mamy tydzień czasu, żeby zapoznać się, wnieść uwagi bądź zaakceptować. No i powiem tak, że atmosfera wokół samorządów jest dość napięta. Lider partii rządzącej nagabuje samorządowców, wmawiając, że tu samorządy to patologie i układy i walczy się z samorządowcami, chociażby przez likwidację możliwości startu, jeżeli ktoś sprawował władzę dwie kadencje. Odbiera nam się kompetencje i w tym całym kontekście jest kontrola CBA. No niekomfortowa sprawa. Dowiedzieliśmy się wtedy w czerwcu na pasku, że taka kontrola wchodzi do wszystkich urzędów marszałkowskich. No efektów... No, powiem tak, wszystkie kontrole, które, bo my mamy bardzo dużo kontroli, są po to, żeby ewentualnie wspomóc samorząd, pokazać jakieś błędy, coś naprawić i tak też traktujemy tą kontrolę, która... No ale przejrzał już pan protokół, prawda? No z grubsza na pewno. No z grubsza tak, no są tam rzeczy, które wymagają wyjaśnień. Ta kontrola trwała naprawdę bardzo długo, przypomnijmy, od czerwca zeszłego roku. No tak. Mamy marzec, więc to było ponad pół roku kontrolowania urzędu, który oczywiście no jest duży, no ale nie jest przecież jakiś taki przepastny i olbrzymi. Zatem ciekawi mnie, co po pół roku tej kontroli CBA w urzędzie znalazło. No to dobrze, gdyby agenci CBA mówili. No ja oni myślę, na pewno nie powierzą, po podpisaniu... a jeśli już, to trzeba będzie mi zmienić głos, także to może wolałbym z panem ustalić. Ja myślę, że po podpisaniu ten protokół będzie jawny. Dzisiaj nie chcę się odnosić, ponieważ nie wiem, jaka będzie ostateczna moja reakcja, moje stanowisko na ten protokół. Tak, jak pan mówi, kontrola trwa 9 miesięcy, równe 9 miesięcy. A ja mam kilka dni na ustosunkowanie się do tego, co przez 9 miesięcy agenci przebadali. Oczywiście proszę urzędników, żeby mi się zebrali dane i ustosunkowali do tego. Czasu mało. No a ja w czwartek decyzja zapadnie, w jaki sposób się do protokołu ustosunkujemy i na pewno to podamy. Są jak w każdej kontroli jakieś zalecenia, pytania i to każda. My mamy bardzo dużo kontroli, czy NIK-owskich, czy urzędów skarbowych, więc no wszystkie kontrole kończą się jakimiś zaleceniami czy pytaniami. Jeżeli znajdę odpowiedzi na pytania, które zostały postawione, to na pewno agentom CBA ja takie odpowiedzi udzielę. Drążę ten wątek kontroli, ponieważ tak jak pan powiedział, no, tworzona jest jakaś taka dziwna atmosfera wokół samorządów, nie tylko wojewódzkich, ale w ogóle samorządów w Polsce, szczególnie samorządów działających w dużych miastach i właśnie na szczeblu województw. Panie marszałku, ale mówmy o przykładach, czy mówmy o konkretach. No, jeżeli minister sportu uznaje, że na przykład nie musi już niczego z wami ani, że tak powiem, ustalać, ani o nic pytać, tylko po prostu weźmie, sam podzieli pieniądze, które do tej pory wyście dzielili, tak? To jest przejaw czego? No przejaw takiej ogólnej tendencji, że dzisiaj rządzącym samorządy są do niczego niepotrzebne i że decyzje są oddalane od obywatela. Jeżeli samorządy, bo ten przykład, o którym mówimy, przez 18 lat samorząd województwa rekomendował ministrowi do dofinansowania inwestycje w bazę sportową. 530 takich inwestycji, żeśmy w ciągu tych 18 lat rekomendowali. Nie przypominam sobie, że gdyby kiedykolwiek to budziło kontrowersję. My te propozycje składaliśmy po konsultacjach z kolei z samorządami powiatowymi, gminnymi, ale też patrząc na całość województwa pod kątem równomiernego rozlokowania bazy, potrzeb w danych miejscach, bo to są i boiska, i baseny, i sale gimnastyczne, i hale sportowe. Bardzo szeroki wachlarz tych inwestycji sportowych. I po 18 latach, jeżeli nikt nigdy na nic nie narzekał, minister jednym pismem mówi, że już nas do niczego nie potrzebuje i dzisiaj będzie o tym decydował z poziomu Warszawy. No nie wiem jak to się będzie działo. Oczywiście to nie tyczy tylko naszego województwa, ale całego kraju. Ale jak urzędnicy ministerialni będą zdobywać tą wiedzę, którą my przez 18 lat żeśmy tutaj zdobyli, wypracowali i zawsze, gdy decyzja zapada bliżej mieszkańca, bliżej obywatela, to jest ona bardziej racjonalna. Ten, który jest bliżej, lepiej widzi i widzimy to na co dzień. Najlepsze inwestycje w Polsce to są inwestycje samorządowe. To samorządowcy, żyjąc prawie że z ludźmi, wokół ludzi, do prezydenta, burmistrza, wójta, każdy ma dostęp. Bardzo łatwo tą informację między sobą wydzielić.
te inwestycje są, jakby powiedzieć, najlepsze i najbardziej trafione. Często inwestycje centralne są takie, no świat Katowice, Bielsko, Cieszyn, Częstowa z poziomu Warszawy wygląda naprawdę zupełnie inaczej niż chociażby z poziomu tutaj aglomeracji Katowic czy województwa śląskiego. Mhm, ale są organizowane różne fora, różne gremia, środowiska, które chcą właśnie przeciwstawiać się recentralizacji. Ale z tego, o czym rozmawialiśmy przez tych ostatnich kilka minut, wynika, że faktycznie problem mamy. Absolutnie tak. Od samego początku kadencji tego rządu widzimy szereg działań, które odbierają kompetencje samorządom i przenoszą je do Warszawy. Że przykład, który mówiłem, ta baza sportowa, czyli propozycje inwestycji w bazę sportową w naszym regionie, ale zabiera nam się, to już się dzieje, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. To są pieniądze na walkę chociażby o niską emisję, o czyste powietrze. Pieniądze się chce zabrać centralnie do Warszawy, czyli rządzić tymi jednostkami z Warszawy, a nie z poziomu województwa. Nakłada się na nas obowiązki, chociażby reforma szkolnictwa, czy reforma służby zdrowia. Obowiązki, na które nie daje się środków. Dzisiaj minister robi reformę, a tak naprawdę samorządowcy ją wykonują i samorządy za to płacą. Jeżeli więcej zapłacimy za przemianowywanie szkół, przenoszenie dzieci z jednej szkoły do drugiej, zamykanie szkół, to mniej pójdzie na drogi, na chodniki, na place zabaw, na siłownie pod chmurką, na te rzeczy, na które czekają ludzie. Jeżeli robi się reformę służby zdrowia, nie konsultując w ogóle tego z samorządami, nikt z nami o niczym nie rozmawia, dowiadujemy się co jakiś czas z gazet, z internetu na tym, jak to ma wyglądać. Nie wiemy, co mamy robić, jak się zachować, co mamy robić ze szpitalami, które nie wchodzą do sieci, co mamy robić z oddziałami, na które nie będzie pieniędzy na kontrakty. A jedynie słyszymy, że nic nie będzie zamknięte, wszystko będzie niby działać dobrze, ale nikt nie mówi szczerze, tak, skąd te pieniądze mamy na to wszystko brać. To nie traktuje się nas po prostu poważnie. Dzisiaj absolutnie próba jest zabrania kompetencji do Warszawy, decydowania z Warszawy o tym, co się dzieje w Cieszynie, Węgierskiej Górce czy Koziegłowach. Chce się pominąć samorząd regionalny, a prezydentów miast nazywa się, że to układ, patologia i tak dalej, i nie pozwoli im się kandydować w wyborach. Czy o to chodzi? Czy tak budowaliśmy przez 27 lat tą demokrację? No chyba nie. Jeszcze 2 lata temu, jak było 25-lecie samorządu, wszyscy, włącznie z politykami Prawa i Sprawiedliwości i z prezydentem Dudą na czele, mówili, że to najlepsza reforma, że samorządy to jest coś, co najlepiej w Polsce wyszło. Nikt nie narzeka na samorządność i nagle taki odwrót i próba walki. Myślę, że to jest z tego powodu, że po prostu PiS nie ma tutaj w samorządach mocnej pozycji, stosunkowo mało prezydentów jest pisowskich, bo większość jest niezależnych, ale to chyba nie o to chodzi panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. I tą gorzką refleksją mimo wszystko zakończymy dzisiejsze spotkanie, bo moglibyśmy jeszcze porozmawiać i o metropolii, i o kilku innych problemach, ale mam nadzieję, że niebawem znów się spotkamy tutaj w audycji Kawa na Ławę i będziemy mogli tych kilka kolejnych problemów podjąć. A na razie, tak jak mówię, niestety taką gorzką refleksją to dzisiejsze poranne spotkanie zakończymy. Państwa i moim gościem był marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo.